Po finałach dziewcząt przyszedł czas na chłopców. 30 maja odbył się w sali widowiskowo-sportowej Gimnazjum nr 2 w Działdowie finał gimnazjady w koszykówce chłopców. Z udziałem drużyn Gimnazjum Olsztynek, Gimnazjum nr 2 Ełk, Gimnazjum nr 4 Elbląg i gospodarzy. Uczestniczące zespoły reprezentowały zbliżony poziom. To też w rozgrywanych spotkaniach emocji nie brakowało. My jako gospodarze graliśmy w pierwszym meczu z Gimnazjum nr 2 Ełk. No Ełk teraz jest na fali koszykówki i mimo dobrego początku, jednak końcówka należała do Ełku i Ełk zagrał w finale. Natomiast w drugim meczu Elbląg, mający w swoim składzie świeżo upieczonego mistrza Polski, który Mateusza Stawiaka, ponad dwumetrowego zawodnika gimnazjum, który zdobył mistrzostwo Polski dla GTK Gdynia, zagrał z Olsztynkiem i tutaj też początek był dobry dla Olsztynka, jednak końcówka przewaga Elbląga i Elbląg wygrał ten mecz. W finałowym meczu zawodnicy z Ełku ulegli koszykarzom z Elbląga, którzy to zostali mistrzami województwa i wspólnie z koszykarkami z Działdowa będą reprezentować Warmię i Mazury w finałach Mistrzostw Kraju rozgrywanych od 8 do 10 czerwca w Kołobrzegu.